można zaczynać, tak? Dobrze. Hegel wszystko, co miał do powiedzenia, napisał albo wygłosił w trakcie wykładów. Napisał to całkowicie jasno. Tyle tylko, że nie wszyscy co do tego drugiego są zgodni. Dzisiaj zajmiemy się filozofią Hegla na najwyższym poziomie, bo to jest na poziomie ducha absolutnego. Wprawdzie chodzi o filozofię religii, ale akurat w przypadku Hegla, jego filozofia w oderwaniu od religii chrześcijańskiej jest trudna do rozpatrywania. Tak jedno z drugim się u niego wiąże. Przy tym wszystkim Hegel jest od tej strony przedmiotem licznych interpretacji rozbieżnych. Są interpretacje teistyczne, zupełnie bezpodstawne, są interpretacje panteistyczne, to zależy, co się przez to rozumie. Są interpretacje ateistyczne, poniekąd uzasadnione, a sam Hegel miał świadomość tego, że sprawa jest dosyć delikatna. Odczytam może cytat na ten temat, żeby było jasne, że tego nie wymyślam. Nie chodzi tu więc tylko o nasz problem, czy w historii filozofii mamy brać pod uwagę religię. Jest to bowiem także fakt historyczny, że sama filozofia brała pod uwagę religię, a religia filozofię. Ponieważ w historii obie te dziedziny nie pozostawiały się nawzajem w spokoju, więc nam nie wolno tego robić. Już grecka religia ludowa stała się powodem skazania na wygnanie kilku filozofów, ale w kościele chrześcijańskim przeciwieństwo to wystąpiło w jeszcze większym stopniu. Musimy wypowiedzieć się o tym stosunku w sposób konkretny, otwarty i uczciwy. Abord de la question, jak mówią Francuzi. Nie marudzić, że niby jest to kwestia zbyt delikatna, nie próbować się wykpić byle czym, nie mówić ogródkami, nie szukać wykrętów, nie zmieniać tematu, tak by w końcu nikt już nie wiedział, co to właściwie ma znaczyć. Nie możemy stwarzać pozoru, że chcielibyśmy religię pozostawić nietkniętą. To jest z wykładów z historii filozofii. Podobne świadectwo, że sprawa jest taka jakaś mętna, dosyć, daje Mickiewicz. Mówi tak, ten szarlatan jakiś taki, mąci ten Hegel i inni filozofowie niemieccy, nie można się od nich dowiedzieć w sposób jasny, jak to jest z tym Bogiem, z tą nieśmiertelnością duszy. Ludzie są zainteresowani tym. Chodzą do Hegla, każdy wychodzi z gabinetu z innym przeświadczeniem. Dlaczego tak się dzieje? No być może trzeba umieć czytać język Hegla, w którym no nieustannie różne poziomy ze sobą się przeplatają. Kiedy pisze o religii, to nie wiadomo, co to jest, co tu jest językiem religii pisane, a co językiem filozoficznym. To tak jak w fenomenologii ducha, prawda? Mamy dwa rodzaje narracji. Jeden, jak to się przedstawia dla samej świadomości, której doświadczenia Hegel opisuje w tej fenomenologii, a druga sprawa z punktu widzenia wiedzy absolutnej dla nas, czyli samo w sobie, prawda? Też można się pogubić w tym, które wywody do którego typu narracji należą. To jest również kwestia wykładów z filozofii religii, że jak się przez nieuwagę coś tam przeoczy, to można całkiem opacznie interpretować, jaki charakter ma ten wywód, o czym w zasadzie jest mowa. Więc po pierwsze sam Hegel mówi, że kwestia jest taka dosyć wątpliwa. Teraz daję drugi cytat, który świadczy o tym, że rzeczywiście można było sobie jakby narobić kłopotów, wdzierając się na teren religii, no za pomocą refleksji filozoficznej. Pisze Hegel tak. Nie tak dawno temu mogło się wydawać, że z terenu teologii, a nawet religijności powinien wyjść impuls do poważniejszych badań na temat Boga, rzeczy boskich i rozumu. Badań, które miałyby szerszy zakres i naukowy charakter. Tu chodzi o spór pomiędzy Ewangelischer Kirchenzeitung a przedstawicielami racjonalizmu z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle.
Ale już na samym początku tego ruchu nadzieje takie zostały rozwiane. Ani oskarżająca pobożność, ani zaatakowana wolność rozumu nie wzniosły się do poziomu samej rzeczy, a w jeszcze mniejszym stopniu do świadomości, iż roztrząsanie rzeczy wymaga wstąpienia na grunt filozofii. Opierając się na bardzo specyficznych zewnętrznych aspektach religii, ta pobożność zaczęła rościć sobie prawo do wyrokowania o tym, czy konkretne jednostki zasługują na miano chrześcijan i w rezultacie do naznaczania ich piętnem ziemskiego i wiecznego odtrącenia. No, znamy doskonale współcześnie to, że jak jest, prawda, ktoś katolikiem otwartym, pojawił na pisma mistyków albo na inne tradycje, prawda? No to spotyka się z zarzutem, że on nie jest katolikiem. Tylko czasami ta otwartość jest tak duża, że wszystkie meble z mieszkania wybiją. No tak, 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 tak. I teraz jak od tej strony, wygląda osobista religijność Hegla? No, czytając te wykłady wiadomo, że cuda go zupełnie nie interesują. Dalej, że sama sprawa historycznego istnienia czy nieistnienia Chrystusa też w zasadzie go nie interesuje. Traktuje to wszystko jako ideę religijną. I zastanawia się, na ile ta idea jest na czasie, na ile odpowiada ona idei filozoficznej i tak dalej. No i tu dochodzi do wniosku takiego, no, że oczywiście żadne zewnętrzne świadectwa dla ducha nic nie znaczą, ale świadectwo ducha jak najbardziej. Mówiąc o świadectwie ducha, no już przemawia tak jak luteranin, prawda, że jakby jest wewnętrzne poświadczenie prawdziwości, a nie zewnętrzne. No choćby nawet, prawda, była cała masa teologów protestanckich, którzy się zajmowali kompletnymi zewnętrznościami, to znaczy historycznym czy filologicznym badaniem Pisma Świętego i okoliczności towarzyszących życiu Jezusa. Więc to Hegla mało obchodzi. Czy istniał taki Jezus? Sam fakt, że Bóg wcielił się w postać człowieka i to jednostkowego człowieka, oczywiście jak najbardziej odpowiada temu, tej idei. Okres, w którym to się dokonało, też to wiadomo z fenomenologii ducha, jak on odbierał te czasy, w których chrześcijaństwo powstało. To jest od razu na początku fenomenologii ducha, prawda, po panowaniu i niewoli idzie stoicyzm, sceptycyzm i świadomość nieszczęśliwa. Świadomość nieszczęśliwa to już wiadomo, że ona ma charakter religijny, prawda, a tamte dwa stanowiska filozoficzne były w zasadzie spowodowane ówczesnym nieszczęsnym stanem świata, gdzie była absolutna władza cesarza, a cała reszta to byli niewolnicy totalnie zależni, nie znający dnia i godziny. No tak, tak Hegel to opisywał i tu się wytwarzał jakiś taki tragiczny stan, który opisany jest no, przy pomocy tych dwóch nazwanych filozoficznie form fenomenologicznych i również świadomość nieszczęśliwa, no, która jest wyraźnie świadomością religijną. No więc od tej strony biorąc też ta idea trafia w czas. No i to Hegla przekonuje do tego, żeby traktować sprawę poważnie, zupełnie niezależnie od tego, czy sam Jezus istniał, ten, którego opisują Ewangelię, czy jest mitem tylko. Dalej. Jeżeli brać sprawę tak dosłownie, że oto ten Jezus, tak a nie inaczej przedstawiony na obrazkach, miałby być czczony jako Bóg, prawda? To Hegelowi coś tu zgrzyta tak osobiście. Mówi, no może kobiecie łatwiej, ale facetowi oddawać konkretnemu jakiemuś Jezusowi z Nazaretu boską cześć, to jakby nie bardzo pasuje, prawda? No widać, że coś z tym ma jakiś problem, prawda?
No wiadomo, no jest generalnie ukierunkowany nie na syna, tylko na Ducha Świętego, jeżeli już, a może na Ducha w ogóle, prawda? I katolicyzm będzie tak postrzegał, że katolicyzm zafiksował się na Synu, że kult Chrystusa został rozdęty do monstrualnych rozmiarów, skandalicznych wręcz, prawda? Że idea, że może dojść do pojednania poprzez Jezusa, do zbawienia poprzez Jezusa, jest kompletnie pozbawiona sensu, prawda? Tak mówi Hegel, luteranin, właśnie w tych wykładach. Więc, a jeżeli teraz chodzi o ten problem, czy zmartwychwstanie traktuje dosłownie i poważnie, i w niebo wstąpienie. Oczywiście, jeżeli to ma być tylko pewna idea, którą można filozoficznie w coś innego zupełnie odwrócić, no to Hegel to robi. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt taki faktograficzny, zmysłowy, że miałoby to być jakieś zjawisko, o którym można by złożyć jakieś zmysłowe świadectwa, że ktoś to widział, prawda, jak zmartwychwstaje, albo że widział, jak do nieba się unosi. No nie, nie, to w to Hegel jakby nie wierzy. No i tak to jest, że jego wiara od strony takiej czysto konfesyjnej jest mocno niewystarczająca. W zasadzie należało powiedzieć, że jest ateistą. A to, że inspiruje go skądinąd ta idea, ta treść, którą chrześcijaństwo ze sobą przyniosło, to jest całkiem inna sprawa. No bo teraz Hegel, jak wiadomo, uważał, że filozofia nie wisi w żadnej próżni, nie jest dziedziną tak do końca autonomiczną, bo jest epoką ujętą w myślach i poza swoją epokę filozof wykroczyć nie może. A skoro epoką, no to jakby sama sprawa tej filozofii, filozofii Hegla, no trochę zahacza o jego filozofię dziejów. No jak wiadomo, on tę filozofię dziejów na trzy etapy dzieli, zgodnie z większym zakresem, w jakim jest realizowana wolność. Mianowicie wschód to jest jeden despota, który był wolny, a cała reszta była niewolnikami. Te społeczeństwa antyczne, gdzie byli ludzie wolni i niewolnicy, no to jakby niektórzy byli wolni, a chrześcijaństwo jakoby przyniosło ideę, zasadę, że wszyscy ludzie jako ludzie są wolni, bo wtedy, kiedy tylko niektórzy są wolni, nie można powiedzieć, że to człowiek jako człowiek jest wolny. To jest jakby przypadkowa jego właściwość, że akurat jest wolny, bo inny też człowiek, jakby nie było wolny, nie jest. No więc ta cała epoka oparta na idei chrześcijańskiej niby ma przynosić taką powszechną świadomość wolności, ale jak się przyjrzeć bliżej, jak to w zasadzie idzie, no to wynika, że zaczyna się raczej od czegoś innego, od niewoli. Konkretnie Hegel jako Niemiec utożsamia się jakoś z Germanami, prawda? Z tym ludem, który niby zdobył Rzym, ale za to dostał się pod twarde jarzmo rzymskiego kościoła, zaczął być przyuczany do tych idei i wyobrażeń chrześcijańskich twardą ręką. No i Hegel, który jak wiadomo do tej relacji panowanie i niewola odnosił się w sposób ambiwalentny, to znaczy widział również bardzo pozytywne strony niewoli jako czynnika kształtującego, tak właśnie to ocenia. No ten naród, te narody germańskie, no to była dzicz, barbarzyństwo, tempota, którą trzeba było wziąć za mordę i przez tysiąc lat
trzymać pod tym jarzmem. Po co? A żeby przyuczyć ich do pewnej wyższej kultury, żeby ich przyzwyczaić do tego, że jest jakaś rzeczywistość różna od zmysłowej. No wprawdzie, jeżeli się opowiada o niebie, czyli o czymś, co jest gdzieś tam potem, po drugiej stronie, to opowiada się na użytek, prawda, prostego ludu w sposób jak najbardziej zmysłowy, no tyle tylko, że formalnie biorąc, to jest jakiś tamten świat, którego normalnymi oczami się nie ogląda. Więc choćby już tylko ten jeden element, że trzeba przyzwyczaić ludzi do tego, że jest jakiś tamten świat, jakiś świat, którego palcem się nie dotknie. No bo na tym już można coś budować, a jeżeli w ogóle to żadnej realności nie ma, to nie wiadomo, dlaczego można się odnieść z jakąś tam wyższą filozoficzną refleksją, która trochę ponad ten poziom zmysłowej rzeczywistości jednak się wznosi. Więc to jest jedna sprawa, że właśnie niby zasada wolności, no ale zaczyna się od zniewolenia, akurat w przypadku tego to ludu germańskiego, to aż do reformacji trzeba to było robić, a potem przyszła reformacja, jakby uwolnienie, poluzowanie, tak, już zamiast słuchać tylko mszy po łacinie w języku niezrozumiałym, wszystko razem jakiś hokus pokus, nie wiadomo o co chodzi, prawda, i słuchać kościoła i no, nie mieć jakby własnego sumienia, tylko oddawać go pasterzowi pod opiekę, no to już po reformacji można było samemu czytać w języku narodowym Biblię przełożoną przez Lutra, religia została bardziej uwewnętrzniona i tak dalej. No dobrze, a na koniec, aha, bo teraz taka też ogólna metoda ujmowania tej sfery przez Hegla polega na tym, no, że w sferze ducha absolutnego mamy trzy sfery: sztukę, religię i filozofię. I w przypadku tej epoki, o której mówimy, zwłaszcza jest istotny charakter, znaczy zwłaszcza jest istotny stosunek religii i filozofii. To jest poniekąd tak, że religia idzie w pierwszym rzucie, a na samym końcu zostaje jakby oczyszczona, wyrafinowana, zrozumiana, rozświetlona przez filozofię i na tym coś się kończy i to jest punkt widzenia Hegla. Ale to nie znaczy oczywiście, że religia traci przez to rację bytu, bo to cały czas, prawda, się kręci wraz z kolejnymi generacjami. Zaczynamy od niemowlęctwa, od tego, że od razu przechodzimy na świat gdzieś w społeczeństwie chrześcijańskim, że tej edukacji podlegamy, prawda, a kiedy dopiero możemy zacząć wznosić się na wyższy poziom, na poziom filozoficzny, no to jest inna sprawa, ale tego etapu zdaniem Hegla omijać nie należy. Wprawdzie filozof jako filozof już tego nie potrzebuje, ale zanim się stał filozofem, jak najbardziej tego potrzebował, czyli jakby religia jest dla wszystkich, a nie tylko dla mas. Dobry. Więc od tej strony mamy tę filozofię Hegla wmontowaną w cały proces dziejowy i z tego punktu widzenia no, jej treść jest chrześcijańska, bo zasada tej epoki jest chrześcijańska i żadna być nie może. No co znowu nie znaczy, że Hegel jest takim zwykłym, wierzącym, pobożnym człowiekiem, bo wszystko na to wskazuje, że nie. No, ale to jest jakby zupełnie co innego, to jest jakby filozoficzne poświadczenie
istotności tej, tej idei i tej kultury, która została na tym zbudowana. I teraz Hegel deklaruje się jako luteranin i posłuchajmy, co to konkretnie znaczy. Pisze, człowiek powinien przyjąć jakąś religię. Co jest podstawą jego wiary? Religia chrześcijańska powiada świadectwo ducha, jakie otrzymuje ta treść. No, powiedzmy sobie świadectwo ducha, no to jest takie charakterystyczne bardziej dla luteranizmu. Dla gminy luterańskiej, tak jak to Hegel mówi, bo co to jest ta gmina? No jakiś kościół, prawda? Ale to jest wspólnota wiernych, natomiast w katolicyzmie czymś odpowiednikiem tego byłby kościół hierarchiczny. Tutaj ewentualnie ten duch przebywa, a nie wśród wiernych. No taka jest specyfika, taka jest różnica między tymi odłamami chrześcijaństwa. No więc świadectwo ducha. Aktywny, subiektywny duch, który słyszy głos boskiego ducha, jest sam duchem boskim i jest nim właśnie o tyle, o ile słyszy głos boskiego ducha. To odnoszenie się ducha tylko do siebie samego jest określeniem absolutnym. Boski duch żyje w swojej gminie, jest w niej obecny. To słyszenie głosu nazwane zostało wiarą. Nie jest to wiara o charakterze historycznym. My, luteranie, jestem nim i chcę nim pozostać. Mamy tylko ową pierwotną wiarę. No tak jakby tutaj w tym miejscu oczyszcza jakby ten luteranizm z wszelkiej pozytywnej treści. To wskazuje tylko na formalną podstawę. Świadectwo ducha, jakiś duch, który jest w gminie, poświadczanie czegoś własne i tak dalej. Tak, ta jedność nie jest substancją spinozjańską, lecz jest substancją, która wie, obecną w samowiedzy, jako takiej, która czyni się czymś nieskończonym i odnosi się do ogólności. Gadanina o granicach ludzkiego myślenia jest płytka. Jedynym celem religii jest poznanie Boga. Religijność jako taka to świadectwo ducha o treści religii. Jest to świadectwo Zeugnis, które zaświadcza, bezeugt. Świadectwo to jest zarazem płodzeniem, zeugen. Duch płodzi samego siebie i najpierw czyni to w świadectwie. Istnieje jedynie przez to, że płodzi siebie, zjeść zeugt, zaświadcza o sobie, zjeść bezeugt, ukazuje siebie, zjeść zeugt, objawia siebie, zjeść manifesty. Pokazuje tu Hegel proces wytwarzania religii w zasadzie. Mówi, że jest to treść, która jest jakoś wewnętrznie, duchowo poświadczana. No skąd się bierze ta treść? No wszystko jedno, ale w każdym razie trafia na jakiś podatny grunt, albo wręcz przeciwnie, jest odrzucana jako coś niegodnego, wstrętnego. I mówi świadectwo ducha, jakiś rezonans, jakiś oddźwięk. Coś do nas przychodzi, coś poświadczamy, no tak, ale tu od razu Hegel będzie sprawę odróżniał. Podmiot, jako ta strona poświadczająca, ma różne aspekty. Może być podmiotem doznającym, czującym, prawda? A może być podmiotem myślącym. I teraz, jeżeli coś moja uczuciowość, moje serce potwierdza, to jest to co innego jednak niż to, co jest poświadczone przez myślenie, zwłaszcza przez myślenie spekulatywne. I teraz Hegel, widząc, co się dzieje we współczesnym mu luteranizmie czy protestantyzmie, gdzie w ogóle znikła jakakolwiek dogmatyczna treść, wszystko zostało subiektywizowane, takie jak ktoś czuje, jak mu podpowiada, prawda, jego własny duch, no to widzi, że to się stacza w jakąś płyciznę, trywialność. I w porównaniu z tym, to co ma Kościół katolicki wciąż, to znaczy solidne
kredo, dogmaty i tak dalej, które się trzeba trzymać, to ten luteranizm jest na bardzo niskim poziomie. Ale formalnie biorąc, ta zasada, że każdy ma sam poświadczać to, co przyjmuje, a nie w sposób zewnętrzny być do tego przymuszanym pod takimi czy innymi sankcjami, a to oczywiście jest jak najbardziej słuszna zasada. Ale musi być i jedno, i drugie, i solidna, gruntowna, prawdziwa, absolutna treść i to, że my sami jesteśmy w stanie tę treść poświadczyć, zweryfikować. Więc to jest stanowisko Hegla i teraz są liczne jego wypowiedzi świadczące o tym, że jako luteranin tym protestantyzmem w zasadzie pogardza, a widzi wiele pozytywnych stron w tradycji katolickiej. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, jeżeli mamy pytać o jakieś takie podobieństwa faktycznych poglądów Hegla na te tematy, to znaczy na temat absolutu, to największa zbieżność tutaj występuje pomiędzy nim a mistykami. Wtedy, kiedy chce swoje własne stanowisko czymś podeprzeć, to odwołuje się na przykład do mistrza Eckharta, do pewnych jego wypowiedzi, do anioła Ślązaka. Więc może przeczytam, w jakim kontekście nawiązuje do anioła Ślązaka. Otóż panteistyczną jednię, odnoszoną przede wszystkim do podmiotu, który odczuwa siebie w tej jedni z Bogiem, a Boga jako tę oto teraźniejszą obecność subiektywnej świadomości, ukazuje w ogóle tego rodzaju mistyka, jaka w tej bardziej subiektywnej formie wykształciła się również w obrębie chrześcijaństwa. Generalnie nie chodzi mu o panteizm typu przyrodniczego, bo to nie, absolutnie nie. Tylko taki panteizm duchowy, prawda, gdzie na wszystko jest duchem, a w szczególności ja i Bóg stanowimy jakąś tożsamość. Jako przykład przytoczę choćby anioła Ślązaka, który z największą śmiałością i głębią oglądu oraz doznania przedstawił z zadziwiającą siłą mistycznego wyrazu substancjalne istnienie w rzeczach i zjednoczenie się jaźni z Bogiem, a Boga z ludzką podmiotowością. Oczywiście Hegel znajduje tę ideę w jednym z podstawowych wyobrażeń chrześcijańskich, jakim jest wyobrażenie bogo-człowieczeństwa. No ale wyobrażenie bogo-człowieczeństwa, jeżeli jest rozumiane tak, że Bóg miał syna, który się wcielił i to jest ten jeden, jedyny przypadek, prawda? To takie bogo-człowieczeństwo, zdaniem Hegla, nie ma żadnego ogólniejszego znaczenia. Jest jakimś przypadkowym wydarzeniem, które filozofa nic nie obchodzi, natomiast należy to potraktować ogólnie, jako perspektywę dla wszystkich. Dokładnie. I to jest jego stanowisko. I zaprzeczanie temu, że prawda, ta potencjalna tożsamość jaźni ludzkiej i boskiej jest czymś ogólnym, jest zdaniem Hegla po prostu grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Używa tu najmocniejszego określenia, bo to jest taki grzech, którego się nie da odpuścić. Dobrze, więc to jest o aniele Ślązaku, który akurat był katolikiem. Teraz, no tu jeszcze nie było protestantyzmu, ale jest mistrz Eckhart, dominikanin. I teraz tak, dawniejsi teologowie ujęli tę głębię najgłębiej, podczas gdy u obecnych protestantów, którzy uprawiają tylko krytykę i historię, filozofia i nauka zostały odłożone całkowicie na bok. Pewien dominikański mnich, mistrz Eckhart, w jednym ze swoich kazań powiada na temat tej najbardziej wewnętrznej istoty, między innymi: oko, którym widzi mnie Bóg, jest okiem, którym ja go widzę.
Moje oko i jego oko są jednym. W sprawiedliwości trwam w Bogu, a on we mnie. Jeśli nie byłoby Boga, nie byłoby mnie. Jeśli mnie by nie było, to nie byłoby też Boga. Tego się wszakże wiedzieć nie musi, pisze mistrz Eckhart. A Hegel dodaje, są to bowiem rzeczy, w których łatwo o nieporozumienie i które mogą być ujęte tylko w pojęciu. No, w spekulatywnym pojęciu, bo dla rozsądku oczywiście to są rzeczy niepojęte. Więc coś z mistrza Eckharta wygrzebał na taką myśl, no, jawnie nieortodoksyjną, prawda? Gdyby mnie nie było, nie byłoby Boga. No. Jak to może ortodoksyjna teologia przełknąć? No nie może. Teraz tak samo Hegel swoje własne stanowisko wyraża ustami współczesnego mu filozofa, który napisał takie aforyzmy o wiedzy i niewiedzy. Goeschel się nazywa, Karl Friedrich, a Hegel pisze tak, no zamiast w tym, to jest encyklopedia, tak, zamiast jakby od siebie to powiedzieć, to jakby opowiada o tej pracy Goeschla. Do tego, aby w sposób właściwy i określony ująć myślą to, czym jest Bóg jako duch, niezbędna jest gruntowna spekulacja. Przede wszystkim wchodzą tu w grę następujące twierdzenia. Bóg jest tylko o tyle Bogiem, o ile zna samego siebie. No, także jest duchem, jest samowiedzą. Z kolei to, że zna on siebie, jest pewną samowiedzą w człowieku. Nie gdzieś w niebiosach, tylko w człowieku uzyskuje tę samowiedzę. I wiedzą człowieka o Bogu, która staje się następnie tym, że człowiek zna siebie w Bogu. Następnie, tak? De facto od tego zaczyna się ten rozdział wiedzy absolutnej, że czym jest religia? Samowiedzą Boga. To nie jest jakby forma świadomości człowieka na temat Boga tylko, ale gdzieś tam w konsekwencji, czy może w ogóle, jest to samowiedza samego Boga, który w związku z tym no, nie jest w stosunku do tej rzeczywistości, w której jest zanurzony ludzki duch, niczym transcendentnym. Gruntowny komentarz do tych zdań można znaleźć w pracy, z której zostały one zaczerpnięte, aforyzmy na temat wiedzy niewiedzy i wiedzy absolutnej w odniesieniu do chrześcijańskiego poznania wiary. Przyczynek do zrozumienia naszych czasów, praca z roku 1829. No dobrze, na razie może skończę z tym cytowaniem. I powiem może tak. Jeżeli mamy filozofię Hegla jako filozofię, która wyrasta z chrześcijaństwa, i z drugiej strony religię chrześcijańską, to można z jednej strony badać, co Hegel wziął z chrześcijaństwa, co go zainspirowało, co przetworzył we własną filozofię, rozpoznać te elementy, które nie są no, wynikiem tylko jakiejś abstrakcyjnej refleksji filozoficznej, tylko rzeczywiście wyrastają z tej tradycji, z tej kultury, w której Hegel żyje, no a potem od drugiej strony, jak z kolei patrząc na religię chrześcijańską przez pryzmat swojej filozoficznej idei, tę religię chrześcijańską zreinterpretował, prawda? Jak ją przemienił i jak wydobył z niej sens filozoficzny. Jeżeli od tej strony patrzymy na sprawę, co Hegel wziął z chrześcijaństwa, to wystarczy jakby popatrzeć wstecz, co było przed Heglem, z jakiej on tradycji filozoficznej się wywodzi. No przed Heglem Schelling, Fichte, Kant, Leibniz i tak dalej, no już Kartezjusz. Jakie istotne nowum wnosi Hegel do tego wszystkiego? Pojęcie ducha, którego tam nie ma. I od razu Hegel dokonuje jakby rozszerzenia sposobu pojmowania ludzkiej podmiotowości o dwa kroki. No po pierwsze, w
wprowadza tę sferę ducha obiektywnego, to znaczy zaczyna traktować człowieka w wymiarze społecznym, w kontekście relacji z innymi jednostkami ludzkimi, do tego stopnia, no, że jakby spekulatywnie to ujmuje w ten sposób, że inaczej być nie może, że ja to jest tak naprawdę tożsame z my. Od razu, jak zaczyna się ten dział poświęcony samowiedzy, no to Hegel przedstawia ten wywód, że tylko wtedy jest się kimś samym w sobie i dla siebie, jeżeli jest się takim również dla innego, to znaczy wtedy, kiedy jest się uznanym. No a chodzi to o uznanie wzajemne i tak dalej. Czyli mamy jakiś odblask tego w tezach Feuerbacha, że człowiek to nie abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce, tylko jest tym całokształtem stosunków społecznych. Nie jest to abstrakcja, prawda? Także każdy sam w sobie i dla siebie jest człowiekiem. Nie. Jest się człowiekiem tylko dzięki temu zapośredniczeniu przez inne jednostki. No to jest ten poziom, który no potem jest jednym z ulubionych sposobów tematyzacji Hegla, jego filozofia społeczna, prawda? Od tego idzie dalsza droga w kierunku Marksa. Ale to Hegel wprowadził do filozofii takie rozszerzenie, prawda, podmiotowości, że ona jest wpleciona w relacje z innymi jednostkami, nie w sposób zewnętrzny i nieistotny, tylko istotny, że bez tego ona w ogóle się nie może ukonstytuować. Teraz drugie rozszerzenie, no to jest rozszerzenie, które jest przedstawione w tym dziale zwanym filozofia ducha absolutnego. No najpierw może wyjaśnijmy, co to za układ. Subiektywny, czy też podmiotowy, obiektywny, czy też przedmiotowy i absolutny. W jakim sensie absolutny do tego pasuje? No absolutny w tym ujęciu to taki, w którym jest zniesiona różnica między tym, co subiektywne, a tym, co obiektywne, między podmiotem a przedmiotem, kiedy po prostu tej różnicy nie ma. Duch subiektywny, no czyli taka żywa, ludzka jednostka, ma naprzeciw siebie zewnętrzny świat, nie traktuje tego zewnętrznego świata jako siebie samego, tylko jako coś przeciwstawnego. Działa w nim w określony sposób. Hegel to opisuje, no też na samym początku tego drugiego działu fenomenologii, jako pożądanie, to znaczy jako negatywne odnoszenie się do tej rzeczy, która jest tylko środkiem, czymś do pożarcia, prawda, do zanegowania i tak dalej. To jest to, co inne, jest tutaj różnica. Jeżeli teraz na poziomie tego, co absolutne, dokonujemy zniesienia tej różnicy i to ostatecznego zniesienia, no to zniesieniu musi również ulec ten stosunek, jaki występuje między człowiekiem a jego światem, w tym również między tym światem przyrodniczym, materialnym, zewnętrznym, zmysłowym, prawda? No już taka perspektywa to tylko może gdzieś, prawda, na gruncie religii się pojawić lub na gruncie jakichś idei bardzo ezoterycznych. Nie jest to już nic takiego zrozumiałego od pewnego czasu, jakim jest ten poziom społeczny. I to jest poziom ducha absolutnego, właśnie rozwiązanie tego przeciwieństwa. No i już choćby z takiego postawienia sprawy wynika, że u Hegla nie może występować żadna prawdziwa transcendencja, prawda? Bo transcendencja to jest niezniesiony ten stosunek między podmiotem i przedmiotem, jeżeli się odnoszę
jako skończona samowiedza do Boga, jako jakiejś nieskończonej samowiedzy, to ten Bóg nie jest mną, on jest kimś innym, jest dla mnie przedmiotem, prawda? Lub na odwrót, lub ja jestem dla niego przedmiotem, ale nie ma tu tożsamości. Więc wiadomo, że już z samej natury tych pojęć wynika, że tak to ma wyglądać. A różnica jest tylko pozorem, który się wytwarza, który w zasadzie jest wytwarzany przez ducha. To jest duch, który jakby istnieje w elemencie własnego innobytu. I nawet jeżeli spojrzymy na tę sprawę z punktu widzenia fenomenologii ducha, z punktu widzenia dialektyki, rozwoju świadomości, to widzimy, gdzie tutaj w postaci abstrakcyjnych momentów tego procesu występuje ten pozór bytu samego w sobie, a jak to się musi skończyć. No, przypominam, że to jest tak, że świadomość odróżnia w swoim przedmiocie zawsze to, co jest dla niej bytem samym w sobie, prawdą, i to, co jest dla niej, jej pojęciem tego przedmiotu, jej wiedzą o tym przedmiocie. Porównuje dwie rzeczy ze sobą, okazują się one niezgodne, wtedy trzeba na nowo określić przedmiot, czyli pojawia się nie nowe określenie dotychczasowego bytu samego w sobie, tylko założone jest co innego jako byt sam w sobie, bo poprzedni byt sam w sobie uległ zniesieniu. Nie ma tu tej takiej, prawda, klasycznej teorii, że jest jakaś rzeczywistość, do której my się sukcesywnie zbliżamy, że jest ten byt sam w sobie, a nasze poznanie coraz bardziej się niby do niego przybliża. Nie, nie ma żadnego bytu samego w sobie, który byłby nieruchomym momentem tego stosunku. On jest zawsze tylko czymś założonym, a ostatecznie zniknie, to znaczy pokryje się z tym drugim momentem, którym jest podmiotowe pojęcie, tak? Czyli otrzymamy tę tożsamość podmiotu i przedmiotu, ale faktem jest, że sama świadomość ma taką naturę, że wytwarza zawsze jakiś pozór, czy nie pozór tego, co inne. I o tej strony można powiedzieć, że forma świadomości religijnej w tej postaci niezniesionej, to znaczy z charakterystyczną dla niej transcendencją, jest zakorzeniona w tym całym ruchu fenomenologicznym, w dialektyce rozwoju świadomości jako moment konieczny. Znaczy, jeżeli się ona wyłania w toku fenomenologicznego rozwoju i wyraźnie zaczyna się manifestować jako religia, to znaczy, że religia nie bierze się skądś z zewnątrz, prawda, z doświadczenia empirycznego, tylko ona jakoś w samej fenomenologii, w samym tym mechanizmie, w samej tej logice, dialektyce, czy jak to jeszcze określić, jest już zawarta. I teraz można powiedzieć, że biorąc od strony fenomenologicznej, religijny charakter ma po pierwsze taka struktura jak rozsądek, opisany pod koniec pierwszego działu fenomenologii, prawda? Rozsądek, który ujmuje swój przedmiot jako coś, co się dzieli na zewnętrzne zmysłowe zjawisko i wewnętrzną niezmysłową istotę. Prawda? Popadła tą świadomość w ciężką sprzeczność, bo cały czas ma do czynienia z zewnętrznym przedmiotem, a teraz zaprawdę uznała coś, co nie jest zewnętrzne i nie jest zmysłowe. W związku z tym jest poza zasięgiem jej poznania, tylko jest założony jakiś tamten świat gdzieś tam po drugiej stronie zjawiska. Co robi świadomość, żeby ten problem rozwiązać? No, zmienia swoją formę, przechodzi w samowiedzę. Ona sama musi na stronę tej istoty, prawda, się udać i teraz zająć się sobą samą, żeby logicznie kontynuować ten rozwój.